Do zderzenia Mercedesa i motocykla marki Kawasaki doszło około 9 rano. Kierujący samochodem osobowym marki Mercedes, 68-letni mieszkaniec miasta, wyjeżdżając z parkingu, z drogi wewnętrznej, nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście, który jechał od strony ulicy Marii Skłodowskiej-Kiri w kierunku ulicy Kościuszki. Na miejscu pojawiły się wszystkie służby, ratownicy medyczni udzielali pomocy poszkodowanemu, a strażacy zajęli się zabezpieczaniem pojazdów. Motocyklista przeleciał przez maskę Mercedesa, na 24-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Od długości leczenia i skali obrażeń motocyklisty zależy, czy sprawca odpowie za spowodowanie wypadku, czy tylko zostanie ukarany mandatem.